Pan już wrócił na posterunek policji, zabrał psa i pojechał do hotelu na zamku Tomel. Właśnie wysiadał z Land Rovera, gdy zobaczył znajomą blond głowę w sklepie z pamiątkami i serce mocniej mu zabiło. Podszedł do sklepu i otworzył drzwi. Priscilla Halberton Smythe układała towar na półkach. Znów tu jesteś, uśmiechnął się Hamish. Odwróciła się, a jej oblicze rozjaśniło się, gdy go zobaczyła. Miałam trochę zaległego urlopu, a kobieta, która pracuje tu, jest na zwolnieniu, więc ją zastępuję. Pracujesz nad sprawą morderstwa tego policjanta? Usiłuję. Zamykam sklep na czas lunchu. Może zjemy razem. Opowiesz mi wszystko na ten temat. Bardzo chętnie. Muszę tylko wcześniej znaleźć Dicka. Ukrywa się gdzieś w hotelu razem z Sansi. Słyszałam o tych naukowcach. Jak ci poszło? Hamish opowiedział jej, a ona zamknęła sklep. Weszli razem do hotelu. Menadżer, pan Johnson, poinformował Hamisha, że Dick jest w kuchni. Spotkajmy się w jadalni, zaproponowała Priscilla. W kuchni Hamish pochylił się i pogłaskał miękkie futro Sansi. Jem lunch z Priscillą, oznajmił Dickowi. Możesz do nas dołączyć, jeśli masz ochotę. Jestem na diecie, dzielnie oświadczył Dick. Od kiedy? Od dzisiaj. Zabiorę zwierzaki z powrotem na posterunek i zadzwonię do ciebie, jeśli zjawi się Jimmy. W jadalni Priscilla wsłuchiwała się w relację Hamisha na temat Cyryla i jego zamordowania. Gdy skończył, spytała: Ten Murdo Bentley, co o nim sądzisz? Trudno powiedzieć. Mieszka w dziwnym domu. Wokół trwa budowa, ale w jego gabinecie panuje wyjątkowa cisza. Prawdopodobnie jest dźwiękoszczelny, lub przynajmniej w okna są wstawione potrójne szyby. Spodziewałbym się, że taki biznesmen jak on mieszka w okazałej willi na wsi. Może ma drugi taki dom, powiedziała Priscilla. Albo ma mieszkanie w obrębie restauracji. To duży budynek. Mieszczą się tam restauracja, bar oraz apartamenty, z których korzysta się przy okazji przyjęć weselnych i konferencji. Wiesz co, zróbmy tak. Zjedzmy dziś wieczorem kolację u niego w barze. Dobry pomysł, odparł Hamisz. O której? Odbierz mi o 7:30, a ja zarezerwuję stolik na 8:00. Zastanawia mnie ten numer telefonu. Powiedziałam Jimiemu, że został znaleziony na ulicy Archiego McLeana, ale tak naprawdę to znalazłem go w jednym z butów Cyrilla. Po co miałby trzymać ten numer, jeśli Murdo był tylko człowiekiem, którego przesłuchiwał? W każdym razie zaznajomimy się z tym miejscem, powiedziała Priscilla. Hamish wrócił na posterunek policji w towarzystwie Dicka, żeby stawić czoło wściekłemu Jimiemu Andersonowi. Do diabła, gdzie się podziewałeś? Dowiadywałem się czegoś więcej na temat Murda Bentleya, odparł wymijająco Hamish. Cóż, zapomnij o tym, warknął Jimmy. Wy dwaj macie wrócić do Sandy Beach. Chcę, żeby wszyscy zajęli się przeczesywaniem okolicy. Hamish i Dick odjechali Land Roverem razem z Sons i Laksem na tylnym siedzeniu. Hamish nie chciał zostawiać zwierzaków samych, ponieważ duża klapka w drzwiach posterunku policji pozwalała im wchodzić i wychodzić. A on nie chciał, by wałęsający się po wiosce kot został zauważony przez jakiegoś przejeżdżającego tędy naukowca. Mówi się o Sutherland, że można w nim doświadczyć 5 stref klimatycznych w ciągu jednego dnia. Zerwał się porwisty wiatr, burząc fale na Atlantyku i zawodząc we wrzosach. Zanim dotarli do samego Sandy Beach, Hamish zjechał z drogi i zaczął przedzierać się przez wrzosowiska, podskakując na wybojach. – Gdzie jedziemy? – spytał Dick. Mam przeczucie, że ten, kto zamordował Cyryla, mógł przyjechać boczną drogą na motorze. Mieszkający przy tej drodze ludzie widzieli tylko Cyryla, rodzinę Hardych, a potem nas w Land Roverze. Wypytywano również w Logiub, dodał Dick. Nikt nie widział, żeby ktoś obserwował posterunek policji albo pensjonat pani Mackenzie. Powiedzmy, że ktoś był na motorze lub jechał gazikiem, kombinował Hamish. Musiałby wtedy jedynie zaparkować na wzniesieniu na wrzosowiskach otaczających wioskę. W ten sposób zobaczyłby, jak Cyryl odjeżdża. Może, przytaknął Dick. Ale zobaczyłby najpierw nas, a potem śledzącego nas Cyryla. Kto by zdecydował się na zabójstwo, skoro policja była tak blisko? Nie wiem. Hamish zatrzymał Land Rovera. Ale powiedzmy, że ktoś obrał taki punkt obserwacyjny, z którego widział, jak minęliśmy Sandy Beach, a Cyryl skręcił w to miejsce. I nie bał się, że usłyszymy strzał? Deliberował Dick. Miejsce, gdzie rozłożyliśmy piknik, było otoczone klifami i odgłosy fal i mew mogły zagłuszyć dźwięk. W porządku, ruszamy i zaczynamy poszukiwania. Tu jest miejsce, skąd widać każdego, kto przyjeżdża na plażę. To prawie niemożliwe przez te wrzosy, gderał Dick. Rozglądaj się, może tu gdzieś jest wilgotna ziemia.
Wiatr ucichł i słońce przygrzewało. Sonsy i Lux ganiały się wśród wrzosów. Dick zaczął marzyć o Seanie McDonald. Czy jego farbowane włosy i wąsy naprawdę sprawiały, że wyglądał młodziej? Może jeśli zrzuciłby kilka kilogramów, to ujęłoby mu to lat. Znalazłem coś, zawołał Hamish, przerywając jego marzenia. Dick pospieszył do niego. Tam, gdzie rzedły wrzosy, znajdował się wilgotny kawałek ziemi z widocznym na nich śladem opon. Wygląda na motor. Hamish wyjął telefon. Zadzwonił do Jimmy'ego i kazał mu niezwłocznie kogoś przysłać, żeby zrobił odlew śladu opony. Poszukiwawcza ekipa policyjna przeniosła się z okolic plaży i rozdzieliła na wrzosowiskach. Dickowi zaburczało głośno w brzuchu. Domyślam się, że jesteś głodny. Uśmiechnął się Hamish. Rozejrzyjmy się tu jeszcze trochę, a potem coś zjemy. Zabrałeś kanapki? Nie. Hamish przyjrzał mu się w zamyśleniu. Ufarbowane włosy i wąs i żadnego jedzenia? O co tu chodzi? Hety, nie wydawała mi się atrakcyjna. Odezwał się ostrożnie Hamish. Mnie również nie. Odparł zdenerwowany Dick. To dlaczego ufarbowałeś włosy i skąd ta dieta? Miałem po prostu na to ochotę. W porządku? Cóż, rozejrzymy się tu jeszcze trochę. Dick odszedł ze zwieszoną głową, przeszukując okolice. W końcu Hamish powiedział. Jeśli nie chcesz nic jeść, to ja coś przekąszę. Zadzwonił do Jimmy'ego i powiadomił, że robią sobie przerwę. Hamish pojechał do hotelu w Skury. Budowla została wzniesiona przez drugiego księcia Sutherland jako obóz szkoleniowy i stała z boku starego, ufortyfikowanego budynku. Wioskę Skury charakteryzowały domy ze schodkowo wykończonymi dachami. Nieopodal rozciągały się białe piaski zatoki Skury. Hamish i Dick znaleźli wolny stolik w jadalni. W brzuchu posterunkowego wściekle burczało, gdy spoglądał ponuro na odległe szczyty Ben Steg, Fontaine Vane i Erkel. Właściwie mogę zjeść bułkę z masłem, westchnął Dick żałośnie. No spójrz tam, panie podobne do ciebie zachowują się dokładnie tak jak ty. Co kobiety mają ze mną wspólnego? Spytał Dick. Powiedziałbym, że wszystko. A właśnie, że nie. Nie ma nic gorszego od sfrustrowanego faceta, zauważył Hamish. A ty bez jedzenia jesteś utrapieniem. O, jest kelner, zamów coś i rozmusz się. Dick poddał się i przebrnął bez mrugnięcia okiem przez trzy obfite dania. Właśnie popijali kawę w holu, gdy zadzwonił telefon Hamisha. Głos Jimmy'ego świadczył o poirytowaniu. – Dasz wiarę? – krzyknął. – Blay wrócił. – Nic nie można mu zrobić za to, że mnie szpiegował? – skrzywił się Hamish. – Dawid twierdzi, że Blair wykonywał jedynie obowiązki sumiennego funkcjonariusza prawa. – No cóż, mam przechlapane – westchnął Hamish. – Masz, jeśli on naprawdę ma z tym cokolwiek wspólnego. Jest tutaj, wścieka się niczym rozszalały byk i chce wiedzieć, gdzie jesteś. Jesteśmy kawałek dalej, w kierunku na Brejki, odparł Hamish. Dołączymy do was. Znaleźliście coś jeszcze? Nie, a pogoda wygląda kiepsko. Dojedziemy do was tak szybko, jak tylko zdołamy. Hamish wyjrzał przez okno. Niebo zachmurzyło się i zasłoniło widok na jeziora i góry. Uregulował rachunek i niechętnie wyszedł z hotelu. Zaczął padać deszcz. Okazało się, że okolica wokół Sandy Beach jest całkowicie wyludniona. Hamish zatelefonował do Jimmy'ego. Blair zdecydował, że z powodu deszczu nie będziemy jechać dalej, ale wy powinniście tam zostać się rozglądnąć. Złośliwy łajdak, fuknął Hamish, kiedy się rozłączył i przekazał najświeższe wieści Dickowi. Zaczynać lać jak z cebra. Wracajmy do Skóry. Napijemy się jeszcze kawy na wypadek, gdyby Blair sprawdzał posterunek w lodziu. Wracali do lotu, jak już wydawało się, że droga do domu jest bezpieczna i nigdzie nie czai się Blair. Gdy Hamish szykował się tego wieczoru do wyjścia, Dick zastanawiał się, czy zrobić sobie wycieczkę do Brejki. Jeśli dopisze mu szczęście, zobaczy Seanę spacerującą ulicą. O, cześć, powie, jak gdyby nigdy nic. W jego wyobraźni jej oblicze lekko się rozpogodziło. Może zjemy kolację? Zaproponuje. Wkrótce będą siedzieć przy stole oświetlonym światłem świec i... Czemu się tak uśmiechasz? Spytał Hamish. Myślałem tylko o specjalnym pytaniu na quiz. Odparł pośpiesznie Dick. Może napiszę książkę dotyczącą pubowych quizów? Nie ma ich już dostatecznie dużo. Ale mam tytuł. Tak w zasadzie to zdaje się, że nie ma szans, by pozwolono mi znów wystąpić w teleturnieju. Telewizja Strain stwierdziła, że psują widzą rozrywkę, ponieważ wszyscy wiedzą, że i tak wygram. W każdym razie ja uciekam, zakomunikował Hamish. Miał na sobie swój jedyny porządny garnitur. Rude włosy zostały wyszczotkowane, aż zaczęły lśnić w kuchennym świetle niczym płomień. Baw się dobrze. Pożegnał go Dick. Zaczekał, aż usłyszy, że Hamish odjechał, a potem przebrał się w blazer, flanelowe spodnie, białą koszulę i jedwabny krawat.
Dick ruszył do drzwi i zdał sobie sprawę, że Sons i Lux idą za nim. Zaklął pod nosem. Jeśli je zostawi, będą mogły wydostać się przez klapkę w drzwiach i prawdopodobnie pobiegną do włoskiej restauracji. Hamish bez wątpienia się o tym dowie. Ponuro wpuścił je na tylne siedzenie swojego samochodu. Jedyne co umiem, to opiekować się tymi zwierzętami, narzekał. Dick zapomniał, że brejki były opustoszałe wieczorami. Przejechał powoli główną aleją, a potem zapuścił się w boczne uliczki, cały czas rozglądając się na prawo i lewo, z nadzieją, że może ujrzy Shonę. W końcu pojechał z powrotem na główną ulicę i zaparkował samochód. Pies i kot wierciły się z tyłu bez ustanku. Poczuł wyrzuty sumienia. Ile lat ma Shona? Jest przed 30. Jaki z niego policjant? Nie spojrzał nawet, czy ma obrączkę albo choćby pierścionek zaręczynowy. Chodźcie, zwierzaki, westnął wpuszczając psa i kota. Załatwię wam rybę z frytkami. Uzbrojony w ogromną paczkę z jedzeniem oraz butelkę Irbru, Dick poczuł, że odzyskał przytomność umysłu. Na Boga, co on sobie wyobrażał? Przecież właśnie skończył 51 lat. Zebrał otłuszczone papiery. Sonsi zajadała się rybą, a Lak z kawałkiem smażonego na głębokim tłuszczu haggisa. I przeszedł przez ulicę do śmietnika. W ten zamarł. Śmietnik był obok pubu, którego drzwi otworzyły się i wyszła Shona z młodym, przystojnym mężczyzną. Właśnie miał się odwrócić. – To ty! – krzyknęła Shona. – Co robisz, Bejki? – Patrolują ulicę. – Odparł rezolutnie Dick. – Zdaje się, że wszędzie jest spokojnie. – Czy to twoje zwierzęta? Sons i Lux przeszły przez ulicę i wpatrywały się w nią. – Są Hamisha Macbetha. Wyszedł dziś wieczorem, więc ja się z nimi zajmuję. – Cóż za wspaniały kot, jest wyjątkowo duży. – Wygląda na żbika, dodał jej towarzysz. Nie, nie, jest po prostu duży. Przepraszam, uśmiechnęła się Shona. Zapomniałam was sobie przedstawić. To mój brat, Kelvin. Kelvinie, to ten miły policjant, pan Fraser, o którym ci opowiadałam. Dick serdecznie uścisnął Kelvinowi dłoń. Jej brat! Spojrzał na jej ręce. Na serdecznym palcu prawie dłoni nosiła pierścionek z granatem. Żadnego pierścionka zaręczynowego, żadnej obrączki. Wszystkie jego dobre postanowienia rozpłynęły się, a serce zaczęło śpiewać. Hamish i Priscilla weszli do baru. Pomieszczenie było ciemne, rozświetlone jedynie świecami ustawionymi pojedynczo na każdym stole. Priscilla była ubrana w czarną, obcisłą sukienkę do kolan i buty na wysokich obcasach. Hamish dostrzegł, że mężczyźni rzucają pełne podziwu spojrzenia w jej kierunku. Często zastanawiał się, dlaczego wciąż była sama. Być może potencjalni zalotnicy zniechęcali się jej seksualną oziębłością. To właśnie owa oziębłość skłoniła go do tego, by zerwał ich zaręczyny. A jednak jakaś jego część wciąż pragnęła namiętnej Priscilli, która przecież nie istniała. Hamish zajrzał do menu. Ceny są dość wygórowane. Myślałam, że w barze powinno być taniej niż w restauracji. I ja płacę, rzuciła szybko Priscilla. Och nie, nie płacisz, powiedział rozdrażniony Hamish. To miejsce pęka w szwach. Nie wiem, jak oni wszyscy mogą sobie na to pozwolić. To specjalna oferta wieczorna. Zawołaj kelnera, żeby zabrał menu i podał nam promocyjną kartę. Gdy przyniesiono im ową kartę, okazało się, że koszt dania to tylko 25 funtów na głowę. Zanim wyszłam, zobaczyłam reklamę tego baru w czasie Szkockich Gór, przyznała się Priscilla. Nie wygląda źle. W karcie proponowano wybór dwóch przystawek. Pasztet z dziczyzny oraz szkocką zupę z porem i kurczakiem. Na główne danie były albo duszone wątróbki, albo pieczony kurczak. A na deser przekładaniec sherry oraz czekoladowy torcik. Zapewne najtańsze składniki, jakie przyszły im do głowy. Pomyślał Hamish. Za namową Priscilli zamówił karafkę czerwonego wina zamiast trunku z karty, ponieważ ceny były horrendalne. Gdy jedli pasztet z dziczyzny oraz duszone wątróbki, Priscilla opowiadała trochę plotek z hotelu, a Hamish słuchał jej jednym uchem. Sam nastawił się jak policyjny radar. Trudno było wyraźnie zobaczyć ludzi w półmroku. Oceniał, że w barze przebywa średnia klasa ze Szkockich Gór. Hamish miał dobrą pamięć do przestępców i dobrego nosa do wyczuwania osób zbliżających się do jego radaru. Jednak tu wszystko wydawało się takie poprawne. Gdy skończyli kawę, Hamish powiedział. No cóż, dzięki za pomysł, Priscillo, ale nie mogę wywęszyć żadnego uchybienia względem prawa. Poprosił o rachunek. Wtem wyostrzył wzrok. O co chodzi? Spytała zaniepokojona Priscilla. Coś jest nie tak. Kelner poszedł naliczyć rachunek, starszy kelner coś do niego szepnął i podniósł słuchawkę telefonu. Kelner przerwał naliczanie. Przekroczyłeś limit na karcie debetowej? Spytała Priscilla. Nie, jeszcze jej nie dałem. Czekam, aż przyniesie terminal do stołu. Oczekiwanie się przedłużało.
Hamisz westchnął zniecierpliwiony i zerwał się na równe nogi. Starszy kelner pośpieszył do niego. Panie Macbeth, właściciel baru, pan Bentley, mówi, że tego wieczoru jesteście państwo naszymi gośćmi. Przykro mi, odparł Hamisz. Jestem policjantem i nie mogę przyjmować podarunków. Proszę mu bardzo podziękować i niezwłocznie przynieść mi rachunek. Ależ proszę pana, proszę robić tak, jak mówią, warknął Hamisz. Priscilla wyglądała na rozbawioną. Hamisz Macbeth, sławny naciągacz ze szkockich gór, odrzuca ofertę darmowego posiłku. Wspaniale, zarezerwowałeś stolik na moje nazwisko? Nie, na swoje. Zapewne jest tu gdzieś kamera, która monitoruje gości, żeby Bentley mógł wiedzieć, kto jest w jego restauracji. Ciekawe, czy Cyril tu jadał. Przyniesiono rachunek. Hamisz przejrzał go, żeby upewnić się, że policzono za wszystko, co zamówił, a potem zapłacił. W drodze powrotnej w samochodzie Priscilla się odezwała. Może po prostu był wspaniałomyślny. Z pewnością właściciele takich miejsc lubią przymilać się policji ze względu bezpieczeństwa. Może, ale coś tu śmierdzi. Murdo Bentley przyprawia mnie o gęsią skórkę. Ciekaw jestem, czy był tak gościnny dla kogokolwiek poza Cyrylem, Blairem lub Daviotem. Czy oni nie odmówiliby dokładnie tak jak ty? Nie, jeśli Murdo jest członkiem ich loży w klubie Rotary. Wszyscy pomagamy sobie nawzajem i tym podobne klimaty. Daviot nie widziałby w tym nic złego, gdyby o to chodziło. Światek bogaczy ze Strainbane to bardzo wąskie środowisko. Co zamierzasz z tym zrobić? Nie wiem, przegadam to z Jimmym. Hamisz przyjechał do domu i zastał Dicka, który właśnie zgolił wąsy. Rozsiadł się na kanapie w salonie z ogromnym kotem rozłożonym na jego kolanach niczym koc i z psem grzejącym mu stopy. Sonsi otworzyła jedno oko, spojrzała na Hamisza i znów zasnęła. Zrobić coś do jedzenia? Spytał Dick. Nie, dziękuję. Dlaczego zgoliłeś wąsy? Potrzebowałem odmiany. Myślę, że pozbędę się też czarnych włosów. Dobry pomysł. Pomyślał, że twarz Dicka wygląda bez wąsów dziecinnie i goło. Przeszedł do policyjnego biura i zadzwonił do Jimmy'ego. Detektyw wysłuchał podejrzeń Hamisza co do Murda. Jakoś nie wyobrażam sobie, co moglibyśmy z tym zrobić, powiedział Jimmy. Ten człowiek jest niewinny jak baranek. Sądzę, że to ty jesteś w opałach, Hamiszu. Chociaż to może być jakiś trop. Sam Sraed z Dornoch 4 dni temu zgłosił kradzież motoru. Jaki model? Honda. CBI 000. O jakiej porze dnia wydarzyła się kradzież? W samo południe. Jeden z członków obsługi pozwolił klientowi wybrać się na jazdę próbną. Weszli do biura, żeby załatwić formalności. Ten idiota sprzedawca zostawił kluczyki w stacyjce. Chwilę potem zobaczył, jak ktoś z skórzy i kasku odjeżdża z rykiem silnika. Przejedźcie tam jutro i zamień z nim słowo. A co z sekcją zwłok? Potwierdza to, na co wyglądało. Strzał ze strzelby w klatkę piersiową. W porządku. Jimmy, wybiorę się tam jutro. A przesłuchałeś tą bibliotekarkę? Dick z nią rozmawiał. Cyril zaciągnął kobiecinę do łóżka, a potem porzucił. Dick zmusił ją, że podpisała oświadczenie, w którym stwierdza, że kłamała w mojej sprawie, dlatego mogłem wrócić do pracy. Dawid ci o tym nie mówił? Helen mi powiedziała, że dostałeś drugą szansę. Wszędzie wokół same jędze, bąknął Hamisz markotnie. Każ Dickowi wracać do biblioteki i jeszcze raz porozmawiać z Hetty. Niech sprawdzi, czy podejrzewa Cyrila o branie narkotyków. Wykryto coś w jego krwi? Sprawdzają to. To nie CIA kryminale zagadki Miami. Jesteśmy w Szkocji. To zajmie całą wieczność. Nazajutrz rano Hamisz polecił Dickowi udać się do biblioteki i ponownie porozmawiać z Hetty. Dick wyglądał na wniebowziętego. Z przyjemnością. Nie czujesz chyba mięty do Hetty, prawda? Nie, chyba sobie żarty stroisz. Dick wyszedł, żeby odświeżyć swój najlepszy mundur, ten, którego prawie nigdy nie wkładał. Uważał, że niszczy się przy wykonywaniu zwykłych prac. Gdy opuszczał posterunek, okazało się, że Hamisz też już wyszedł i zabrał za sobą psa i kota. Ten piękny i słoneczny dzień ochoczo wyruszył do Brejki. Niebo było jasno niebieskie, a góry, które wznosiły się nad wioską, miały szczyty przysypane śniegiem. Dick był w tak dobrym nastroju, że zatrzymał się nawet na wybrzeżu powiedzieć dzień dobry siostrom Carly. – Co zrobiłeś ze swoimi włosami? – spytała Nessie. – Włosami? – zawtórowała siostra. – Od czasu do czasu odrastają mi czarne – palnął Dick na swoją obronę. – Bzdury, to efekt kiepskiego farbowania – skwitowała Nessie. – Kiepskiego farbowania – wymamrotała Jessie. Dick zwolnił sprzęgło i odjechał z rykiem silnika i rozpaloną twarzą. Farba miała być tymczasowa i zniknąć po kilku myciach. Dick dotarł już do hotelu na zamku Tommel, gdy nagle zawrócił i popędził z powrotem na posterunek policji. Wszedł do pokoju, rozebrał się, ruszył pod prysznic. Raźno zmywał farbę z włosów, a czarne strumienie spływały po jego puszystym ciele. W końcu wysuszył się ręcznikiem i z ulgą stwierdził, że prawie cała farba zniknęła.
Jednak wysiłek związany z szybkim powrotem na posterunek policji oraz akcja pod prysznicem ostudził jego zapał. Poprzysiągł sobie, że będzie rozsądny. Shona nie była dla niego. Wypełni swój obowiązek i porozmawia z okropną Hetty. Doszedł do wniosku, że jednak Blair miał jakiegoś haka na Cyrilla. W przeciwnym razie, dlaczego taki Adonis jak Cyril miałby posuwać się do tego, żeby uwodzić Hetty? Hamish przyjechał do Sam's Ride w Dornoch. Warsztat znajdował się na obrzeżach miasta. Sam Buchan, właściciel, ucieszył się na widok sierżanta. Był rosłym mieszkańcem szkockich gór, z burzą siwych włosów i dłońmi jak bochny chleba. Już myślałam, że policja zapomniała o tej kradzieży. Bezczelny gnojek. Świstnął mi motor sprzed nosa. A czy masz tu monitoring? Spytał Hamish. Tak, zachowałem tę kasetę. Zapraszam do biura. Rzuć na to okiem. Gdy Hamish zobaczył nagranie, serce mu zamarło. Musiało być w kółko odtwarzane, bo teraz przypominało to oglądanie filmu jak przez burzę śnieżną. Mglista sylwetka w kasku i skórze wskoczyła na motor i odjechała z rykiem silnika. Pytałeś w mieście, czy ktoś widział osobę ubraną jak motocyklista, a poruszającą się pieszo? Nikt nic nie widział. Hamish wyszedł z biura i rozejrzał się dookoła. Naprzeciwko zakładu, po drugiej stronie ulicy, jego uwagę zwrócił szpaler drzew. Rozejrzał się tam. Ktoś mógł ukryć się w tych drzewach i czekać na sprzyjający moment. Przeszedł przez ulicę i zaczął przeszukiwać teren. Znalezione dwa niedopałki papierosów włożył do worka na dowody. Hamish zrozumiał, dlaczego Sam i jego pracownicy nie przejmowali się zbytnio względami bezpieczeństwa. Okolica wydawała się cicha i spokojna. Nad Dornoch, na zaśnieżonym szczycie Ben Bhargi, stał mierzący 100 stóp pomnik znienawidzonego pierwszego księcia Sutherland, człowieka odpowiedzialnego za niesławne czystki. Wysiedlono rolników, by zrobić miejsce na wypas owiec. Dornoch, ze znanym polem golfowym oraz XIII-wiecznym kościołem, miał bardzo niski odsetek przestępczości. W Sutherland nie było motocyklowych gangów. Hamish czuł się sfrustrowany. Przed oczami stanęła mu obojętna twarz Murda. Coś w tym było. Restauracja znajdowała się na obrzeżach Strainbane, czyli właściwie na obszarze jego patrolu. Gdy tak tam stał, szalony pomysł wpadł mu do głowy. Wrócił do warsztatu i spytał, czy może wynająć motor. Jasne! Zgodził się Sam. Czy możesz pożyczyć mi również kask? Jest liczony w cenę wynajmu. Hamish zaczął planować zbliżający się wieczór. Gdy Dick wszedł do biblioteki, Shona pomachała mu na powitanie ręką. Pospieszył do niej uśmiechnięty. Zamienię tylko jeszcze raz słówko z Hetty. Czy zjesz za mną lunch? Tak, bardzo chętnie. Shona obserwowała, jak pognał do Hetty, która siedziała skupiona przed komputerem. Cóż za miły, poukładany mężczyzna. Pomyślała Shona. W typie, który świetnie pasowałby do Hetty. Tego wieczoru Shona wyprawiała przyjęcie w swoim domu. Początkowo nie chciała zapraszać Hetty, ponieważ bibliotekarka po kilku drinkach nabierała pewności, że jest tak atrakcyjną osobą, że nie można jej się oprzeć. Postanowiła jednak zaprosić i Hetty, i Dicka. Tymczasem Hetty skrzywiła się na widok Dicka. Co tym razem? Czy może teraz, gdy zamieszanie przycichło, przypomniała pani sobie cokolwiek, co mogłaby podsunąć nam jakiś trop, dlaczego Cyril został zamordowany? Nie wiem. Myślałam o tym bez przerwy. Wspominał coś o narkotykach? Opowiadał mi historię o nalotach narkotykowych w Strainbane, ale nic konkretnego. Czy wspominał o restauracji 7 kroków? Tak, pamiętam, że wspomniał. Obiecywał, że pewnego wieczoru mnie tam zabierze, ale nigdy tego nie zrobił. Wspomniał kogoś o nazwisku Murdo Bentley. Nie, a teraz proszę już iść. Nie chcę dłużej o tym myśleć. Dick wręczył jej swoją wizytówkę. Jeśli cokolwiek pani sobie przypomni, proszę dać mi znać. Wychodząc, mrugnął do Shony, wsiadł do samochodu i czekał cierpliwie, aż uda jej się wyrwać na lunch. W kawiarni Dick zagadnął. Dziwię się, że taka śliczna dziewczyna jak ty nie ma męża. Tak, właściwie to dwa razy byłam zaręczona, ale za każdym razem stworzyłam. Z jakiego powodu? Moi rodzice, którzy teraz już nie żyją, zawsze się ze sobą kłócili. Potem dochodziło do rękoczynów. Ojciec bił matkę. To było okropne. Pewnego razu mama opowiadała mi, że był taki kochany, jak brali ślub. Później wszystko rozpadło się na kawałki. Boję się, że coś podobnego mnie się również przydarzy. W takim razie potrzebujesz miłego, ułożonego faceta, może odrobinę starszego. Ile masz lat, jeśli mogę spytać? Możesz. Mam 28 lat. No, to wcale nieźle, pomyślał Dick. 28-latka jest już dojrzałą kobietą. Dziś wieczorem urządzam się przyjęcie, uśmiechnęła się Shona. Może wpadniesz. Dziękuję za zaproszenie. O której godzinie? O 8. Wyjęła wizytówkę i wręczyła mu ją. Tu jest adres.
Hety też tam będzie. Może przekaże ci jakieś informacje, które wcześniej wypadły jej z głowy. Może przyprowadzisz ze sobą pana Macbetha. Zapytam go, ale on jest okropnie zajęty. Dick całą drogę powrotną do lodziów zamartwiał się z powodu zaproszenia dla Hamisha. Sierżant zawsze podobał się kobietom, pomyślał ponuro. Ale jeśli nie powie o tym Hamishowi, przy pierwszej sposobności Shona zaszczepiocze coś w rodzaju. Przykro mi, że byłeś zbyt zajęty, że przyjść na moje przyjęcie. Gdy wrócił do lodziów, ociągał się z przekazaniem zaproszenia. Odpowiedź Hamisha była krótka. Idź, ja nie mam ochoty na imprezę. Nie chciał wtajemniczać Dicka w to, co zamierzał niebawem zrobić. Wieczorem, gdy tylko Dick wyszedł, Hamish wsiadł do samochodu i pojechał na skraj lodziów, a potem w głąb mrocznego lasu. Zatrzymał się w miejscu wycinki drzew i zaparkował Land Rovera. Potem rozsiadł się i czekał. Po pewnym czasie zasnął. Zapobiegliwie wziął ze sobą budzik i nastawił go na 12 w nocy. Gdy rozległ się alarm, obudził się z przerażeniem. Wysiadł z auta i wyciągnął motocykl z bagażnika. Założył kask. Cały był ubrany na czarno. Czarny sweter, czarne spodnie. Szybko ruszył, wybierając okrężne, boczne ścieżki. Oddalił się spory kawałek od wioski, a potem skierował się do Strainbain. Tuż przed restauracją Siedem Kroków zsiadł z motoru, nałożył rękawiczki i wyjął z bagażnika okrągły, duży kamień. Powoli ruszył. Gdy dotarł pod okna restauracyjnej jadalni, zatrzymał się, ale cały czas silnik cichutko pracował. Restauracja spowita była w ciemnościach. Cisnął kamieniem prosto w szyby okienne i prędko odjechał, klucząc drogami pod niebem mieniącym się gwiazdami. Gdy dotarł na posterunek policji, Dick siedział w salonie. Jakiś chuligan wybił szyby w restauracji Siedem Kroków. Mamy tam niezwłocznie pojechać. Daj mi chwilę, muszę przebrać się w mundur. 10 minut później byli już w drodze. Mam nadzieję, że uda nam się rzucić okiem na nagrania z kamer monitoringu, zagadnął Hamish. To pewnie jakiś pijak. Jak się udało przyjęcie? Nie w moim stylu. Poszedłem tam tylko z nadzieją, że gdy Het wypije nieco, może przypomni sobie jakieś informacje. I przypomniała sobie. Nie, odparł Dick szorstko. Poza Hety na przyjęciu byli młodzi ludzie w wieku gospodyni. Dick przypomniał sobie czasy, kiedy osoba pod 30 wcale nie była uważana za młodą. Shona, wyglądająca pięknie w złotym topie z cekinami i króciutkiej aksamitnej spódniczce, przydzieliła mu miejsce na kanapie. Potem poprowadziła Hety, by usiadła obok niego. Wzrok jego przykuła na chwilę wydekoltowana bluzka, odsłaniająca czarny stanik push-up. Jej twarz w mocnym makijażu przypominała maskę rodem z japońskiego teatru no. Po pewnym czasie Dick oszacował, że Hety zdążyła już sporo wypić. Z każdą chwilą nabierała przeświadczenia o swym nieodpartym uroku. Najwyraźniej uważała, że nie sposób się jej oprzeć. Shona i jej przyjaciele tańczyli bez wytchnienia. Gdy Hety położyła Dickowi rękę na kolanie, gwałtownie wstał. Spostrzegł, że Shona idzie do kuchni. Właśnie miał też tam wejść, gdy usłyszał, jak jakaś dziewczyna mówi. Ten policjant nie wygląda na szczęśliwego. Czy powinna poprosić go do tańca? Nie, dobiegł go dobitny głos Shony. Pozwól staruszką zapoznać się bliżej ze sobą. Sądzę, że on może być odpowiednim partnerem dla Hety. Dick od razu wyszedł z przyjęcia bez słowa pożegnania. W uszach dźwięczało mu to okrutne słowo – staruszkowie. Hamish miał nadzieję, że dotrą do restauracji, zanim przyjedzie ktoś ze Strainbain. Chciał sam uważnie obejrzeć taśmy z monitoringu. Liczył na to, że nagranie obejmuje również poprzednie dni. Chciał sprawdzić, czy wśród gości znajdzie się twarz, którą rozpozna. Szanse były znikome. Podczas wieczoru spędzonego tu z Priscillą wszyscy wyglądali na przyzwoitych ludzi. Gdy nadjechali, w budynku paliły się światła. Na spotkanie wyszedł im przesadzisty, smagły i łysy mężczyzna. Bruce Jameson, jestem menadżerem. To straszne, co tu się stało. Mieszka pan na terenie posiadłości? Spytał Hamid. Tak, mam mieszkanie na górze. Chciałbym rzucić okiem na kamery systemu ochrony. Proszę wejść, pokażę panu, gdzie się znajdują. Menadżer poprowadził ich do małego biura i zapalił światło. Pokażę panu ostatnią kasetę. Włączył sprzęt umieszczony na ogromnym biurku. Widzi pan monitorem jadalnię, piwiarnię i bar. A na zewnątrz też są kamery? Spytał Hamish. Tutaj proszę. Hamish przewinął kasetę do tyłu. Zobaczył siebie podjeżdżającego na motocykl, a potem odjeżdżającego prędko. Z ulgą stwierdził, że to nie było dobre ujęcie, raczej zamazany obraz. Proszę pokazać mi kasetę, która zarejestrowała, kto był w restauracji dzisiejszego wieczoru. Gdy Hamish wsunął taśmę, usłyszał zbliżające się syreny. Proszę pójść z nimi porozmawiać. Ja tymczasem to przejrzę. Oglądał uważnie nagranie z minionego wieczoru z kamery umieszczonej w jadalni. Przyglądał się twarzom. Gdy kamera robiła panoramiczne ujęcie od stołu do stołu, w pewnym momencie wykrzyknął i wcisnął pauzę. Widzisz coś? Spytał Dick.
Jest to nadinspektor Dawiot ze swoją małżonką, oświadczył ponuro Hamisz. Znów włączył kasetę. Co ty wyprawiasz? Dobiegł za jego pleców głos Jimmy'ego. Miałeś szukać człowieka, który rzucił kamień w okno. Chciałam tylko zobaczyć, kto wcześniej był w restauracji. Po co? Hamisz odwrócił się. Nie było widać menadżera w pobliżu. Odezwał się ściszonym głosem. Wiesz po co? To staje się jakąś obsesją, warknął Jimmy. Pokaż mi kasetę z człowiekiem, który rzuca kamienie. Hamisz zmienił taśmę. Jimmy przypatrywał się motocykliście. Nic z tego, westchnął. To musi być jakiś stary system zabezpieczeń. Obraz nie jest zbyt ostry. Ale tu znów jest motocyklista, upierał się Hamisz. Cyril też został zamordowany przez motocyklistę. Nie wydaje ci się to dziwne? Mordercy nie jeżdżą po okolicy rzucając kamieniami. Dlaczego więc wybrał tę restaurację? Musi być jakiś związek. Murdo Bentley zadzwonił do Dawiota i wyciągnął go z łóżka. Mamy to traktować jako sprawę priorytetową. Ekipa z kryminalistyki jest już w drodze. Zacznij jutro, sprawdź okolicę, zobacz, czy nie ukradziono jakiegoś motoru. Ja przejmę dowodzenie na miejscu. Hamisz wsunął kasetę z jadalni pod sweter od munduru. Trzymał się za brzuch na wypadek, gdyby miała wypaść. Mam lekką niestrawność, jęknął kierując się do drzwi. Dick wyszedł za nim. Zanim Hamisz wsiadł do Land Rovera, nerwowo rozejrzał się po ziemi w poszukiwaniu śladów opon, ale cały asfalt przed restauracją był suchy. W drodze powrotnej Dick spytał. Dlaczego ukradłeś tę kasetę? Widziałam, że chowasz ją pod swetrem. Chcę ją przejrzeć w ciszy i spokoju, jak tylko będziemy z powrotem na posterunku. W salonie Hamisz włączył kasetę i razem z Dickiem usiedliby ją obejrzeć. Jeśli Dawid dostaje tam posiłki za darmo, to z pewnością będzie utrudniał nam życie, oznajmił Hamisz. Zatrzymaj to! Krzyknął Dick. Zatrzymałem. Co spostrzegłeś? To burmistrz i jego żona. A niech mnie. Omówmy nasze szalone spekulacje, zaproponował Hamisz. Załóżmy, że Murdo jest przestępcą. Jakie może być lepsze zabezpieczenie od obsypywania podarkami śmietanki towarzyskiej ze Strainbane? Wcześniej myślałem, że bredzisz, przyznał Dick, ale ten menadżer naprawdę przyprawia mi o gęsią skórkę. Hamisz znów włączył kasetę. Zaczekaj chwilę, cofnę to. A teraz patrz na starszego kelnera, który idzie do tego stolika. Jest inny od tego z piwiarni. Dick przypatrywał się, jak starszy kelner podszedł do postawnego biznesmena oraz blondynki siedzących przy narożnym stoliku. Zatrzymaj! Krzyknął znów Dick. To Jessie McTavish, jedna z najdroższych prostytutek w mieście. Kim jest mężczyzna obok? Nie wiem. Cóż, zobaczmy dalej. Starszy kelner podszedł do stolika, niosąc małą srebrną tacę. Odsłonił pokrywkę. Mężczyzna skinął. Jessie otworzyła swoją przepasną torebkę i wrzucono do niej zawartość. Cofnę trochę i zatrzymam. Może uda nam się dostrzec, co jest na tacy. Nie widzę, odparł Dick. Ale mężczyzna wciska mu zwitek banknotów. Teraz Jessie wstaje, komentował Hamisz. Pewnie idzie do toalety. Oglądajmy dalej. Znów nadchodzi. Sądzisz, że coś wciągnęła albo wzięła? Nie widzę tego. Wracam do restauracji, żeby pokazać Jimmy'emu kasetę. Powiem, że wziąłem ją przez przypadek. Jestem okropnie zmęczony, Dick siewnął. No to zaczekaj tu, sam pojadę. Hamisz miał nadzieję, że dotrze do restauracji, zanim Blair się tam zjawi. Rzeczywiście nie spotkał inspektora, ale za to zobaczył Jimmy'ego, który chodził w ten z powrotem przed ogrodzonym taśmą miejscem zdarzenia. W tym czasie funkcjonariusze z kryminalistyki wykonywali pieczołowicie pracę w terenie. Możesz podejść? Spytał Hamisz. Po co? Jimmy nie był w dobrym nastroju. Przypadkiem wziąłem kasetę z monitoringu z jadalni. Co zrobiłeś? Nie możesz robić takich rzeczy. To stało się przez pomyłkę, sumitował się Hamisz. Mógłbyś tam wejść i poprosić o umożliwienie ci obejrzenia kaset? Potem dasz menadżerowi pokwitowanie za tę jedną. To aż tak ważne? Tak sądzę. Zaczekaj tu. Jimmy podszedł do budynku, ostrożnie przesuwając się pod ścianą, żeby nie naruszyć miejsca przestępstwa. Hamisz czekał z niepokojem. W końcu pojawił się Jimmy, a za nim menadżer, Bruce Jameson. Wpatrywał się przenikliwie w Hamisza, stojącego po drugiej stronie parkingu. W jego spojrzeniu było coś dziwnie przerażającego. Załatwiłem to, burknął szorstko Jimmy. Masz jakąś gorzałę w tym swoim posterunku? Whisky. Prowadź. Dick spał na kanapie z psem przy jednym, a kotem przy drugim boku. Pobudka! Krzyknął Jimmy. Dick obudził się zaalarmowany i uśmiechnął się z zakłopotaniem. Kładę się do łóżka, oświadczył. Nie muszę jeszcze raz tego oglądać. Pies i kot zsunęły się z kanapy i zniknęły. Hamisz przyniósł z kuchni butelkę whisky i dwie szklanki. Włączył magnetowid i wsunął do niego kasetę. Jimmy upił łyk whisky i pochylił się do przodu. Kim jest ten gość obok Jessie?
– spytał Hamish. – Dealer samochodów, Johnny Livia. Raz zrobiliśmy mu nalot. Dostaliśmy cynk, że wywozi za granicę kradzione auta, ale nie udało się nam nic znaleźć. Znów zjawił się starszy kelner z małą tacą. – A co to jest? – spytał Jimmy. – Niestety to nie wystarczy, żeby zrobić nalot na to miejsce. – Ale wystarczy, by spytać starszego kelnera, co jej dał. – Posłuchaj, Jimmy. Podejrzany dealer samochodów i dobrze znana prostytutka. – Ja się tym zajmę – oświadczył Hamish. – Restauracja znajduje się na terenie mojego patrolu. – Nie, ja to zrobię, ale możesz iść ze mną. Spotkajmy się przed restauracją jutro rano o 11:30, gdy będą przygotowywać lunch. Ponieważ wzięliśmy tę konkretną taśmę, zorientują się, że coś podejrzewamy i przez najbliższy miesiąc restauracja będzie czysta jak łza.